Turnieje szachowe z okazji Dnia Niepodległości stały się w Polsce bardzo popularne. Do warszawskiego, zorganizowanego w Centrum Olimpijskim, zgłosiło się w dwóch grupach blisko 300 zawodników, przy czym w grupie B mogli grać wyłącznie szachiści do lat 10. W grupie A wystąpili również kadrowicze naszej reprezentacji na drużynowe Mistrzostwa Europy. Choć tego nie widać, były to partie dość szybkie, po 10 minut na zawodnika. Najważniejsze chyba jednak było samo uczestnictwo.